Buty inne trzeba. O. Tak. Tak, cheeta. Oj, kurwa, to jest to, jestem cheeta. Zajebiście wyglądasz. A ja? No to jak zwykle stylówka, nie? No ta, no cukierkowy Simon. Dobra, idziemy kurew szukać. A jest otwarta kuciapa czy zamknięta? Zamknięta, to chodzi zamknięta. Właśnie. Dobra, wsiadam. CSGO Lombard.com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Ciekawe, czemu jakieś okoliszki w koszu. Coś mi ma odzież zjadł. Nie odpisuje mi chyba. Nie będzie z tego jebank. Buteleczki nie ma do picia. Szkoda. Ale ona pisze tu, że jakiś chłop chce ją robić, a ona go wjeba we friendzone. Więc ona chyba daje mi taki znak, że mnie nie wpierdala we friendzone i chce po prostu... No wiecie. A bo chce mieć kolejnego kumpla. Nie. Wydaje mi się, że będzie robiona. Ona już miała taką... George, przyznaj, że ona miała na mnie chętkę chyba, nie? No, tak mi się wydaje, że tak. Tak, no. Tym. Ciało. Co się pytałeś? Tego nie będę. Nie, bezdomnego takiego, co wtedy... Coś odjęliśmy wtedy pod więzienia. Pamiętam, bądź się pamiętam. Widzicie, wystarczy robić błędy ortograficzne i foki kurwa na was lecą. O, ładnie to rozkwiniłem. Mani nam coś. Ej, George, one będą we dwie, George, one będą we dwie. Jebi dupce mnie. Ale też mam iść, no mogę. No tak. Ej, znam fajne miejsce, gdzie możemy się włamać na basen i popływać się z nimi normalnie. Dziewczyny. Czy te foczki? Klaudia? Kurwa, wow, zmieniasz fryzurę. Nie, cały czas taką miałam. A, kok ci się schował po prostu w kurtkę. Dobra, pakuj się, żeby być twego. Czekaj, bo ona już idzie. Jedźmy stąd, kurwa. A, dziewczyny, wyjedzie się. Dobra. Ejka. Heja. A, przepraszam dziewczyny, bo to nie mój wóz. Apa, to nakręć. Co się dzieje, dziewczyny? Czemu jesteś taki zmęczony? A. Czaisz, że facet się chciał zabić, bo dałam mu już frędzą na 5 razy? A koleżanko od policjanta dalej z nim jest? Coś się pozmieniało? Dalej z nim jestem. No. Miło, że pytacie. Szkoda. No ale szkoda, bo co chodzi tutaj, wiesz, kolejny czas spędzasz z nami, a nie z chłopakiem, nie? Ale dlaczego? Miło mi się z wami spędzać czas. No właśnie, więc no, czas z chłopaka, nie? Nie, dlaczego? No, no bo skoro ci nie więcej czasu uwagi z przyjaciółmi. Ale jak ci nie poświęcę uwagi, no to możesz mieć i przyjaciela, i chłopaka w jednym. Mi się wydaje, że ten chłopak nudny musi być. Będzie ta, wiesz, ta. Był fajny. Tak to byś siedziała z nim cały czas i w ogóle byś tasowała się do niego, a tak to wydaje mi się, że coś tu jest niegrane. On jest tylko po to, żeby był. Taka zapcha dziura. A może trzeba to wykorzystać? Dobra, gdzieś tu mam fajną chatwirkę. Chyba gdzieś to było tutaj. Tak, chyba tutaj. Wirkę pokazujesz? A, kupiliśmy sobie na społeczkę z ziomkiem. Trzeba wejść tak bokiem trochę, bo nie mam klucza akurat. Ale mam jeszcze, wiecie, ale macie outfitiki. Gdzieś tu była taka chata z basenem. Dzięki. O, chyba widzę. Jest. Hahaha, miłej kąpieli. Kto stać w basenie, ten kurwa jebana uliczna? Opa. Obsesa. No i kozak. No i co, możemy popływać. To a ten basen taki mały w sumie. No bo to jest do tapania się, to nie wiesz. A ty w jacuzzi się. Dobra, sobie. George, wyszli zrób zdjęcia, jak skacze do wody. I napiszemy na Insta, że to mój basen. Okej. Okay. Tylko fajnie, w powietrzu, żeby był. I żeby nie było widać fałdki brzuszka, no. 3, 4, 4. Ale chuj nie skok, czekaj. Ja pierdzielę. Poślizgłem się, poślizgłem się. Dziewczynom jak skaczesz. Oh yeah. Dobra, słuchajcie. 3, 4. Okej, no. Wszystko nagrałem. Wow. Ale super. Ale zimna. Dawaj dziewczyny. Ale zimna, wow. No faktycznie. No i tak to życie widzi, wiecie, piję drinki, sok pomarańczowy, taplam się w basenie. Jedno by się nie nudziło. Wow, George! Powiem ci, że miałam kiedyś kuzynkę, co była z takim Loganem Cappuccino. Tak? Ale z takim Loganem Cappuccino, nie, z takim nie była. No nie wiem, czy z tobą, czy nie. Czy on nie, niemożliwe, żeby była. Courtney James się nazywała. Courtney... A może coś z Courtney się widywałem kiedyś? Możliwe, to było dawno, na jakiejś innej wyspie. No tak, tak. Ale to, wiesz,
Ja to nie jestem taki, wiesz, jak ci się wydaje. Nic o tobie nie wiem, więc wiesz. Mercedesa. No ja mogę siąść z Klaudią z tyłu? A, dobra. Ty, mogę siąść z tyłu z Klaudią? Dobra, dobra, no proszę cię. Dzięki. Bardzo. Siema, Klaudia. Heja. Nie za gorąco ci w tym płaszczyku? Nie, gdzie lecimy? Się wydaje tylko, że taki gorący jest bez grubaśny. Ale tak naprawdę chroni mnie właśnie od promieni słonecznych, które nagrzewają mnie. Jedzie George! Nie rób awantur! Coś jedzie! Dziewczyny, halo, halo! Byku, byku, byczku, słuchaj! A nie, to dziewczyna. A musicie na kolana wziąć. O, dobra, Klaudia, rozleczę. Chodź, wezmę ci na kolanka. W końcu cię mam, malenia. O, ty też na kolanka. Cyk, gremy je, wsiadaj. Dawaj, wsiadaj, maleńka. O, przejdziemy się. Nie, 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 Klaudia. To nie jest skrzynia biegów. Co to jest? Też nieręczny. To kałach, mam po prostu kałach w kieszeni. A macie buteleczkę wody? Uważaj. George, dojdziemy do sklepu, ale nie zabra... Kurwa, nie, wylizujcie. Ała, George, wylizujcie. Dzień, coś mnie coraz bardziej tu dźga. Oj, oj. To niedobrze. Auć. A. A kierowca to z ciebie rajdowy nie będzie. Jak to nie? Zawsze tutaj jestem najszybszy w okolicy. Ale szybszy to wiem, ale... Wow! 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 Dla dziewczyn to było. Moja popisuła. Nie biło ci tam nic, Klaudia? Nie, 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 spokojnie. Uważaj. Udo coś mi się wbija. No, sorry, tak. Kurwa, George, nie mów tak. No i ty jesteś, kurwa, dobra, ja wysiadam, szmato jebana. Pierdolę to, George, kurwa, jesteś jebanym debilem. Wow, wow, o kurwa. Au, chciałem pokazać dziewczynom, co to jest napad. Utrzymałem cię. Dobrze. Ja się utrzymałem. Ała, tylko... Może jedźmy jakimś innym, mniej rozwalonym samochodem. No, bez George'a, ała. Co ty gadasz, dobrze jechałem. Kurwa, jesteś jak debil jebany. Wyjechał mi. Twój stary ci wyjechał, kurwa. Twój stary wyjechał, jak cię zobaczył, kurwa, i nie wrócił. Szukamy normalnej fury i ty nie prowadzisz, bo to jest, kurwa, dramat. Robisz wstyd, siarę, człowieku. O tak, musisz to naprawić. Tak jest. Shake that ass for me. Co tam jeszcze możesz naprawić, dziewczyna? Uważaj, gdzie stajesz, kurwa. Nie, żartuję. Au! O, dobra, okej, okay, rozumiem. To tak w nagrodę. Dziękujemy. Tak to dziękujemy. Prowadzi. Dziękuję. Ja idę po piwerka jakieś. Chcesz piwko? A jasne, jasne. Piwko to ci zawsze napiję. Dobra, idę po piwka. Ale piłeczka, może zagramy jakieś strzały? Może brameczkę strzelić dzisiaj? Tak, tak, jasne. Czekaj, spróbuję tutaj uderzyć. O! Mogę trafić piłkę, co się tam dzieje? Oj, przepraszam! Nie chodzi o mnie tę piłkę. Przepraszam. Ajej. Macie tutaj? O, piwko. Proszę. No, dobra, ja piję. Dobra, ładujemy, o, ładujemy. Napijemy się. Tak. Ładujemy? No to dobra. No to zdróweczko. Zdrowie. Okej, okay. Zdrowie pani oczywiście. Poleciało. O, Klaudia robi się coraz ładniejsza w moich oczach. A chuj, walę drugiego. Ja też. Zapisz też drugiego? Pijcie, pijcie. Mam jeszcze do ciebie. Oj, teraz jest fajnie. Co jest, kurwa? A polecicie! Dobrze, już tam ma być. 6, 9, 4, 8. O, ja pierdzielę. Dobra, to ja też teraz polecę. Łapło. I klapsik leci. I cyk! I hops! Oj! Łopa, ale bomba weszła! Tu nosem, można z dachu skakać, nosem od dno zajebałem. Można z dachu skakać. Dobra. Nie utopił. Ale chyba z tego bardziej. Zaprowadził maleńkę. Z tego chyba się zaskoczyć. Opa, dobra. Klaudia, Klaudia. Ej, serio? Skok do Klaudii. Klaudiuszka, Klaudiuszka, patrz na mnie. Zdejmę laczki. Chuj, rzuca mnie w krzaki, wyjebany mam. Dobra. Klaudia, patrz to. Patrzę.
Wow, skoczył na banie. Jak ty to robisz? Dawaj z parasolki. Rajana, dawaj z parasoli. Umbrellery. O kurde! Nie mogę wskoczyć, co patrz, jest? Jak mokre ciało prezentu, mokre umieśnione ciało prezentuje się, jakby oliwko ma tarty. No, patrz, tak zanurkuje do wyryka z tobą, Klaudia, patrz. I pod pierzynkę, bęk! Wierdalać mi to, kurwy jebane. Ty, śmiecie. Serię zaraz myślcie, pojrzeć mi to. Ale nie będziesz ruchał. Broń. A? Big guns, big balls. Co dobra. To za broń? Kalasznikow, Klaudia, kalasznikow. Chcesz się trzymać? Nice. Podtrzymać? Jesz? No, tak jak kalasznika, tylko to musisz dwiema rękami, żeby ci nie wyleciał. To podtrzymam. Dawaj za murek podtrzymasz. Opa. Dobra. Dobra, Klaudia. A ciężkie? No ciężkie jest, tylko trzeba się nim, wiesz, umieć obsługiwać, bo karabin jest niby ciężki, ale potrzebuje delikatnego obejścia. Dobra, wyciągnij rączki. Na spokojnie, Klaudia, teraz ci go tutaj dam. Mocno zaciśnij wokół lufy ręce. Zaciskam. Proszę. Teraz mi go pokaż, jak go trzymasz. No. Tak? O, dokładnie tak. A teraz spróbuj pocelować, no. Bliżej ust. Tak jest, tak jest. Czasem, jak wiesz, karabin jest za brudny, to można htpu namelać na niego i go przeczyścić. Htpu? Tak, tak, ale bardziej tak htpu. Htpu. Tak, żeby dużo śliny było, dużo śliny. I wtedy go przetrzeć sobie rączką i strzelać dalej. Dobra, ale oddaj mi go już, oddaj mi go już. Już, już, już. Proszę bardzo. Elegancko, schowam go do majt. Pojemne majty. A jak? Po starym. Rozciągnięte, kurwa. Ciebie bym tam schował, kurwa, i twoje marzenia. Ja pierdolę. Dobra, walę bombę jeszcze. No. Dobra, kochani, a... jakieś jeszcze ciekawe miejsca? Przepraszam, w mieście. Zachłysnąłem się tą wodą z basenu. Dlaczego? Dlaczego mnie odrzuciliście? Ale ktoś odrzucił George, ej, Georgie. Georgie! Hej! Georgie! Czekaj! George, ej, no nie, nie, bądź taki. Przecież jak odrzuciliście? Wszyscy tu się świetnie razem bawimy, nie? Jest fajna, przyjacielska atmosfera, nie? Chodź na chwilę, muszę sobie powiedzieć. Dobra, dziewczyny, poczekajcie w basenie, dobra? No, dobra, dzięki. Dobra. To jest George. Na mnie lecą. Za stary jestem, stary. Jak to za stary jesteś ty? Nie za stary, ona tak gada tylko, nie, nie. Wydaje mi się ta różowa, bo patrz, ta różowa ma niby chłopaka, ale mi się wydaje, że ona na ciebie leci. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Chciałbym, nie, ale to nie jest, nie mam szans. Może cię zostawię z nimi, pojadę sobie. Nie gadaj, głupi, bawimy się razem. Wstydu robię, stary. Wcale, że nie, najebałeś się i gadasz bzdury totalne. Ja bez ciebie nie bawię się, tak? Razem je wzięliśmy, to razem sobie po prostu je zruchamy, wariacie. Jak nie to następne, wariacie, to tego kwiatu jest pół światu. George, nie po czym się zajmujesz? Zobacz, tak jest, no. Chciałbym kiedyś przytulić jakąś dziewczynę, ale od jakiegoś czasu nic mi się nie udaje. A może... A może jakbyś po prostu powiedział jednej z tych to, co naprawdę czujesz? To może, bo wiesz, bo ty czasem grasz takiego twardziela tak przy nich i może one takie, czy takiego widzą. A jakbyś pokazał tak, jak naprawdę jesteś, czyli czuły, opiekuńczy, rozsądny i co najważniejsze, no romantyczny, tak? Bo pod tym twardym łbem kryje się, no, miękki chłopak, tak? Wrażliwy chłopak. Może po prostu zacznij być sobą przy tych kobietach. Będzie spoko. He? Dobra, no. Naprawdę, bądź sobą. Słuchaj, potem inaczej, patrz. Ubierzesz jakąś maskę twardziela, poznasz jakąś fokę. Nawet jak ona cię polubi, to dalej będziesz musiał w tej masce się dusić przy każdym spotkaniu z nią. Musisz raz a dobrze pokazać samego siebie i spotkasz tą jedyną. Albo 10. Nie no, powiem ci, że masz rację, no. Ewentualnie w Kuciapie jest taka słodka Suzy Sweetie, która za 15 koła opierdala gałę, więc zawsze tam możesz jechać. 15 koła? No, 25, ale dam radę ugrać za 15. Tak. No to chłopy, to ci będzie pierdalać gałę przez pół dnia. Dobra, może bierzemy... Ej, czekaj, mam inny pomysł. Stroje wieczorowe i jedziemy do Kuciapy z dziewczynami. No dobra. No to lecimy. Myślisz, że jest szansa? Stary, jest tyle szans, że wszystkich nie uda nam się spierdolić. Mówię ci. Prędzej to one już kurwa nam zaproponują jebanko, niż my to spieprzymy. Serio, to jest pewne, one są ugrane, grzeją się. Dzięki, stary. A wydaje mi się, że ta laska policjantki, ta policjantka w sensie niby, to ona chyba chce zdrady, ona jara ją to, wiesz, że jej chłopak policja będzie się domyślał, one to uwielbiają. Ja wiem, stary, że to uwielbiają.
Dzięki stary za te rady, naprawdę mi pomogłeś. Byłem smutny. Jesteś moim bratem, wariacie, zawsze ci pomogę. O, kocham cię stary. Ja ciebie też. Dobra, gdzie są foki? O. Chyba nas zostawiły. Dziewczyny! No? Co tam robicie? Nic. Może stroje wieczorowe, albo jakieś... W sumie ty zawsze ładnie wyglądasz, Klaudia. I pójdziemy sobie do klubu potańczyć. Laserowy łosy. Idziesz, George? Ale melon, kurwa, coś ty za rondel najebał. Z grochówką jakąś? Ja pierdolę, dobra, lecimy z tym. Jak zwykle. George zajebał rondel na łeb i myśli, że to jest dobre wyjście. Ale cylinder. Nie możemy... Cylinder, nie możemy tym jechać. Ładnie wyglądam. A dziewczyny, wyglądacie zjawiskowo, naprawdę. A naprawdę ładnie. Ta sukienka podkreśla twoje kształty. Domieszone plecy. Coś niesamowitego. Ja potrzebuję wodę kupić, naprawdę, bo zaraz pierdolę na łeb. Chodź. Dasz mi butelkę wody? No ba. No w końcu jesteśmy sami, to może chciałbyś troszkę z rabusiem pogadać. Ja chowam tam, gdzie Klaudia, więc... Oh yeah. Trzymaj. Dzięki. Trzy butelki tam wsadziłaś? No ba. Całą zgrzewkę. Nie no, zgrzewki to nie, ale trzy to jeszcze zmieszczę. O tak. Trzy chuje zmieścisz w pizdę zaraz. Dziwo jebana. Nie, to fajnie. Ładny wieczór dzisiaj, nie? Gwiazdy. Palmy, to wszystko tak się komponuje. W ogóle lato to jest taki okres, że ludzie robią tyle głupot. Już nie mogłam się doczekać, aż będzie lato. Ja tak samo, człowiek może odreagować, taką młodość poczuć jeszcze raz, nie? Tutaj jakieś romanse, dokładnie, flirty. Dokładnie, coś właśnie, nie tak. Wyższa ode mnie jesteś z tego, co widzę. No obsaski. To szpilki. Czyli szpilki, szpilki. Te obsaski tak wszystko robią. No, wiadomo. No. Mi to pasuje. I też, jej też, więc czekam jeszcze na Klaudię, która mi pisała też w SMS-ie sprośne rzeczy. Mogę przeczytać, jak chcecie. No dobra, ale między nami, dobra? Okej, okay, jestem ciekawy. Nie, bo ona jej powie, to jest przyjaciółka, ale mogę ci tylko na przykład zdradzić coś, dobra? Napisała mi tak. Słuchaj, Logan, spodobałeś mi się. Nie chcę to już mówić przy moich koleżankach, ale mógłbyś wpaść do mnie? Wiesz, o co chodzi? Co ty gadasz? Tak, jak ci pisała? Tak. Że nie chcę gadać tylko żancy, no chcę chyba, wiesz. No ładnie, to Rudego lwa, kurwa. Nie, no nie za plecami, po prostu, wiesz, nie chciała być taka bezpośrednia przy was, żeby nie wyjść na kurwę czy dziwkę, tylko po prostu chce się świetnie zabawić z przyjacielem swoim, tak? Żeby nie było żadnych plotek, ale mówię wam dlatego, no bo jesteśmy przyjaciółmi, nie? Ublami. Kumam. Wiadomo, no. I tak plotki tu już chodzą takie, że... Ale wiesz, to ja nie plotkuję, po prostu chcę tutaj Klaudię obsłużyć jak przyjaciółkę i mieć fajny z nią czas, nie? Wiem, o co chodzi, no ale i tak plotki już chodzą, więc... Jakie? Że coś jest kurwą? Tak. No ale, przecież nie jest kurwą. No nie jest, ona z żadnym facetem praktycznie nie była. Praktycznie nie no, była. No z tym jednym, co mówiła. No ale to było z nim w sensie, że coś robili? Nie! No czyli nie pukałaś jeszcze z nikim, no nie, tak? Ale no i tak plotki łażą, tak samo o mnie. A o tobie co mówią? Też jestem kurwą, że w ogóle lody robię za nie wiadomo ile. No ale przecież nie robisz. No nie robię! No ale, no to wiesz, bo oni mówią zazdrości, bo wiesz, że co nie. Znaczy, nie. Widzę, czego tak mówią, bo oni chcieliby to wszystko z tobą przeżyć, ale nie mogą, ile tego zawiści z tego zażenowania rozpowiadają te plotki. Żeby, tak nie jest przyjemne. Bo ich to po prostu boli, że nie mogą tego robić z nami, dlatego my nie rozpowiadamy tych plotek. My po prostu... Działamy. No. Jak wiesz, to ten rozpowiada takie plotki, to... No, to kurwa, wyciągam AK, kurwa, frajera jebanego, tu mówię, że fikołek, kurwa, dostaje trzy kule, nie? Pokażemy im, co to znaczy, wiesz, takie plotki. Wiesz, tańczy dziewczyną, my, kurwa, rządzimy tym miastem normalnie. Komendant to, kurwa, mi wiąże laczki, kurwa, rano, nie?